Bal u Hawkinga to spektakl wyjątkowy, ponieważ biorą w nim udział zawodowi aktorzy, absolwenci wyższych szkół teatralnych i niepełnosprawni intelektualnie adepci. A także wyjątkowość tego spektaklu polega na tym, że mówi on o Hawkingu, o Stephenie Hawkingu, o wielkim, genialnym astrofizyku, który spopularyzował fizykę, który napisał mnóstwo książek. Mając 21 lat, gdy jeszcze był studentem, dowiedział się, że jest nieuleczalnie chory, że ma stwardnienie zanikowe boczne i że umrze za 2 lata. Jesteś tak bardzo zależny od ludzi. Nie umiesz sam jeść, nie możesz się wysikać, nie możesz stać, usiąść, położyć się. Skończył w styczniu 70 lat, a więc żyje z tą swoją nieuleczalną chorobą 49 lat. Potrafił ją przezwyciężyć jakimś niezwykłym cudem. Właściwie to on jest cudem, tak można powiedzieć. I pokazuje nam, że człowiek może bardzo wiele zrobić, jeżeli ma w sobie siłę, wiarę i możliwości duchowe. Czuję zbliżające się życie, kiedy wszystko, czego chcę, to umrzeć. Cicho, 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 cicho. Śmierć. Cicho. Wytchnienie.